Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w 7 odcinku z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Okej, gdzie my to jesteśmy? Tak, od razu mówię, że Wiedźmina ostatnio grałem w tym tygodniu, ale to chyba był poniedziałek albo wtorek. Teraz wiecie, nie ogarniam. Tutaj wszystko tak. Nosimy, szefie, skoro port jest zablokowany. Żeby nie odwyknąć. Uszanowanko. Co kurna, no co? No, no co kurna? No. Jak na końskim targu. What the hell? Po prostu współczuć nic więcej. Dobra, niech się już to ogarnie. Fuck, jeszcze 3 sekundy. Zaraz zaczniemy coś tu konkretnego robić. Spotkaj się z Maleną przy wodospadzie niedaleko ruin. Okej, to sobie zrobimy tą misję, od razu mówię. Jest. Mamy wyjście. Wczoraj tylko wysłałem asasyna i informacje o tym, że zrobiłem stronę internetową. Boże, zrobiłem stronę internetową. Założyłem sobie konto na Asku. Tak, może zostać. Ty kurde. Ci polongu. Może zostać Wiedźminem i koniec. Myślisz, że się zgodzi? Tak, zgodzi się, ty tempaku. Słychać, moja droga? Dobrze, to te, co ja mówiłem? Tak, założyłem sobie konto na Asku i z pewnym pomysłem do was. Pomyślałem, że będziecie tam pisać do mnie pytania, jeżeli będziecie chcieli. Pytań już mam ogólnie chyba z 30 parę, ale to niestety chyba tylko od jednej osoby, albo do dwóch osób. Więc szkoda, że tak mało osób się po prostu zgłasza. Ale dobra. Wybiorę najlepsze pytania, a resztę odpowiem na Asku. I te najlepsze wykorzystam do Q&A. A tu mamy kokony. Nie chcę mi się z nimi walczyć. Ale zawsze mogę walczyć, więc wiecie. Nie jest w ogóle zabronione. Ale też mi się nie chce z nimi walczyć. O to chodzi. Wolę się skupić na misjach fabularnych. A przepraszam, pobocznych też. No, jest, już nasza Malena. Niedaleko. Ło, kurde. O, shit. Dobra, widzę, że się stado nekerów rozwościło na mnie. Ja też. Aha, fajnie. Tylko widzisz, jest jeden problem. Jaki? Mów. Ja naprawdę zwabiłam tych strażników w pułapkę. Wiem, znalazłem strzały. To dobrze. Właśnie. Wiesz zbyt dużo. A tylko trupy nie zdradzają tajemnic. Chwileczkę. Co? Pokonać Skojatel? O, fuck. Ej, zajmijcie się nekerami, o. Odgonię was. A wy się zajmijcie nekerkami. Dobra. Chwileczkę, najpierw wezmę sobie ten ten zwykły miecz, długi. Dobra, jest. O ten miecz mi chodziło. Jep. Już was tutaj niszczymy. A więc mnie wzwabiła w pułapkę. Co za suka. Nie daruję jej tego. A ty, o właśnie, tak kończysz marnie, Skojatel. Taki kurde kozak. Patrzcie, nie. Mnie tu zaraz wykastrują. Już do cholery jasnej, no. Dobra. Tak. Ej, patrzcie, jego w ogóle nie da się w żaden sposób uderzyć, bo on zawsze będzie blokował moje ataki. O, 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 o! Jest. O tak. Pudło, pudło, machać lepiej tymi mieczami. O tak, o je! Pomordzie go. Dobra. Już was tu zaraz zniszczę. Najlepiej korzystać z Arda. Według mnie jeden z najlepszych czarów wiedźmińskich. Wow, dostałem. Ale zaraz z nimi skończymy. O, jest.
Jeb! O tak! Szatkowanie! Ło. Dobra, on się tu zajmuje nekerem. A, wykończył go szybko. Miałam bardzo malutko HP. Wow, nie mamy już w ogóle życia. No i zajebiście, no. Teraz to jesteśmy w dupie. Dobra. Aha. Dobre. Unik. Stary, dasz sobie radę. Ło. Dobrze, żem to zablokował. Fuck, Necker. No pomóżcie mi, no. Ej, ten skojatel się zbugował? Dobra, o jak dostał. Już zdechnął. O, jak mi przykro. Wow, Boże, pomyliłem przyciski. Dobra, teraz trzeba odszukać Malenę. Najlepiej jakbyśmy stąd uciekli. Mamy bardzo malutko HP. O, więcej nekerów. Na siebie ściągam. Takim kurde gonitwą. Ale przynajmniej zrobiłem tą część. Ale teraz gdzie ta Malena? Najpierw to ja chcę odbuciec i zregenerować sobie energię życiową. Bo ja tu zaraz będę trupem. To nie jest śmieszne. To może wpłynąć jakoś na, nie wiem, na postęp gry. Jest, dobra. Schowaj miecz. Okej, dobra. Schowane ostrze. Cortinariusy zbierzemy. Ale gdzie tą Malenę możemy znaleźć? Właśnie w tym problem teraz. Że ja nie ogarniam za Chiny, gdzie ta Malena. Dobrze, ja w ogóle poszedłem, czy... Poszedłem nie tą stronę, co trzeba. No, widzę, że już pajączki idą. Znaczy, że błędna droga. Czyżbym się zgubił? Nie sądzę. Dobra, jest. Tutaj są ludzie. Kurde, to tak się tnie. O, zregenerujemy sobie szybko życie. Weźmy sobie dzienniczek. No Malena, no Malena, no zajebiście nas wyhulała. Schadzki z dużymi został kompletnie. Uszedł z życiem, odchodząc z miejsca zasadzki, zastanawiał się, gdzie szukać Maleny. No i teraz nie znajdę tej Maleny, bo ja jestem kurde głupi. No super. No teraz. Teraz to mam w ogóle pięknie. Szukaj śladów królobójcy we Flotsam. A na co? Skaranie boskie z tymi dzieciakami. No cóż, dzieciaki robią swoje, no to są bachory jeszcze. No z Maleną to będzie problem. I to duży. Dlatego sobie odstawiamy to zadanie póki co. A, dobra, no i teraz sobie zaznaczyć. Tutaj mamy poszukaj śladów królobójcy we Flotsam. Dobra, niemoralna. A może pójdźmy sobie do przyjaciół. Porozmawiaj z przyjaciółmi w karczmie. Czemu by nie? Trochę sobie powędrowałem, wykonując jakieś jedno zadanie takie randomowe. Wybrane bardziej, poboczne. Bo wiecie, ja to robię teraz na ślepo znowu. Dlatego wiecie, jest ta różnica. Jest, pięknie. Okej, mamy tych przyjaciół. Tablica z ogłoszeniami. Może jest coś ciekawego. Co taki wiedźmin macie go kamratka jada? Zlecenie na Endriogi. Nekery. Obwieszenie łaski Dymitra, zlecenie na trolla. Masz fibryle jak badyle, odwiedź Cyrulika we Flotsam. A
A tego chyba zadanie nie kojarzę w ogóle. Były chyba 4 zlecenia, nie? To chwileczkę, weźmy sobie wszystkie. Rybki? Kasze? Czemu kasze? Dobra. Przecież to człowiek jak... Rozmawiajmy teraz z przyjaciółmi. Okej, okay, dobra. Jest. No kolego, suwaj się. W ogóle... Aha, okej. Długo by opowiadać. Ta, zasrane życie, nie? Niech mnie było naprawdę blisko! Karczmarzu, wódki! Nie dryj mordy! Niech mnie wszy oblezą! Wyglądasz czarująco! Tylko trochę blado. No cóż. Czarowanie bywa męczące. Ale już dochodzę do siebie. Dobrze cię widzieć, brodaczu. Wyjaśnijcie nam, co tu się dzieje? Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. I... Wszystko się pochętoszyło. Szkoda. Ślubu nie będzie. Słyszeliście o Folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok? I kto teraz rządzi Temerią? Ty rządzisz Spokojnie, Jaskier, bo się udławisz. A właśnie, co z tym twoim zasranym ślubem? Co się stało? Breckenridge'owie zerwali zaręczyny. Bo jakiś kutafon zwichnięty rozgadał, że przyłączyłem się do powstania w Wyzimie. Co? Mój niedoszły teść nie chce mieć w rodzinie buntownika. Ach, to wielka szkoda. Kutuna i Kamonia. Ej, karczmarzu, gdzie ta gorzałka? Po kolei. Tydzień po śmierci wielkiego mistrza dotarliśmy do Mahakamu. Kupiliśmy Zoltanowi wystrzałowy dublet. Trzewiki od Garibaldiego i wielki jak moje trzewiki, pięść, kurde. Jadei, na co mi takie buty? Spłukaliśmy się całkowicie. Jaskier jeszcze wyprawił mi wieczorek kawalerski w przybytku zwanym Ciaste Wrota. Następnego dnia byliśmy u Breckenridge'ów. Przywitaliśmy się, pogawędziliśmy chwilę o wyższości mahakamskiej myśli górniczej nad każdą inną i siedliśmy do stołu. Kiedy już dawało mi się, że poznałem wszystkie tajniki górnictwa, zaserwowano zupę. Z czego? Zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. I wtedy stary Breckenridge powiedział: prawdziwy krasnolud winien pracować w kopalni, a nie uganiać się za sławą na wojnie. Yeah. Nie uwierzysz, podali mu czarną polewkę. Była czarna jak smoła. Słowo daję, chyba na węglu ją ugotowali. A teraz jedzmy do domu. I wsiorbał cały talerz tego świństwa. Ja, oby mu się ta jego kopalnia na łeb spaliła. Pewnie, niech mu się nawet, kurde, morda zawali. A właśnie, co to ma znaczyć? Redo mówił, że współpracujesz ze Skojatel. To prawda, Zoltan? Geralt, przecież mnie znasz. Różnych rzeczy się imałem w życiu, ale nigdy nie byłem bandytą. Skojatel nie uważają się za bandytów. Ale ja nie jestem Skojatel. Pracujesz dla Rosza? Od kiedy? Jak ratowałeś Temerię przed Wielkim Mistrzem i jego mutantami, to nikt ci tego nie wypominał. No tak, tylko pytam. Możesz robić co chcesz, jesteś dorosły. No teraz to trochę przesadziłeś. Śmiejcie się, śmiejcie. Postanowiłem zrobić coś pożytecznego. Tak, bardzo dorosły. Szpiegowałeś już dla Renan, tam pod naklacie to już ma, to jest dorosły. Niektórzy nazwaliby cię zdrajcą. A próbowałeś kiedyś wyżyć z poezji? Jestem obywatelem świata i uważam, że dopóki nie służę cesarzowi Emrowi, nie robię nic złego. Daj spokój, Geralt. Poszpieguję sobie i cię znudzi. No, znasz go przecież. Dobra. Gis, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Aha. Pewno baron Kimbolt i hrabia Maravel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, możnowładztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy Lavalettów, aby wybrać nowego władcę. Pewnie. Trwało to 3 dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Ludzie. Przy okazji doszło do kilku pojedynków, 2 osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Dobra, starczy tego. Dosyć tego politykowania. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie Lavalettowie ukryli bękarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz. A co ty tam robiłeś?
Chroniłem króla. O właśnie. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman. Kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. No właśnie. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddale. I mnie też. Mu gardło. No i co? No i co? Wyskoczył przez okno. Tam czekali już Skojatel i Orweta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. No właśnie. Poza tym spojrzałem mu w oczy, zanim uciekł. To był wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze. Dostałem w łeb i straciłem przytomność. Pewnie. O kurwa. Co się dzieje? Ludziska, o, Menel przyszedł. Co to się dzieje? O kurcze, no ja patam. Ktoś tam rzuca zaklęcie. Lol. Jakiś alarm, nie wiadomo co. Kurde. Łop, jakaś macka. O, Menel uciekł, drugi Menel dostał. Jeb. No suwać się, żule. Ło, jakaś czarodziejka. To nawet nie zła. Co ona zrobiła? O, odgoniła. Jakąś mackę. A brzydka czarodziejka, nie podoba mi się. A kolega przeżyje? No to tak stoicie, wystraszeni. Co z ciebie za czarodziejka, ja się pytam? Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje. No właśnie. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele w obesrane wrota. Uważaj na słowa. Teraz pocisnę. No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta! Geralt? O, ją! Aha, czyli się znamy. Nie znam się. Świetnie, ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie wiedźmin, Soska o mało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Człowieku, ty sobie nie przesadzaj. Sosek żyje i na żadne dno nie idzie, a potwora ani widu, ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie, albo i po tobie nic nie zostanie. Mam was traktować poważnie? Oj, lepiej się zabieraj. Męczy mnie twoje gadanie. Zabieraj się stąd. Jak zwykle prostego człowieka każdy ma w życiu. Chodźmy. No właśnie. Co tfu? Mam ci też napluć? Przepraszam, że przeszkadzam. Co to za kretyn? Nazywam się Ludwig Merz. Aha. I zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. O, zajebiście. Niniejszym chciałbym chociaż zapytać, nie Menel. Czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Cairana, Cairan? Bestii, która zablokowała handel. Ciekawe, rzeczy. Ciekawe. To jak, wiedźminie? Współpraca? Hem, kolaboracja. Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo pipka, jak mawiają miejscowi. Cholera. Dobra, wchodzę w to. O, niech będzie. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani Detanka Reviliusz, zdaje się, przeprowadziła wstępne negocjacje. Przeprowadziłam. W takim razie nie przeszkadzam więcej. No to zajebiście, teraz możesz stąd zmykać. Szlachetko. Chris, ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Sheila de Tancarville, doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Cairan wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. To świetnie. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje? Triss Merigold. No pewnie. Macie na myśli... Oczy trolla, jadgula, krew dziewicy. Wszystkie ochotne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających gatunków. I wrzucamy do kotła podczas sabatów. Mam rację, Triss? Absolutną. Dziewice to wymierający gatunek. I żarcik wciąż ostry jak brzytewka. Ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. Ludźmi. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien mniej więcej miesiąc temu. Cedric? Elf. Były Skojatel. Dziwna postać, ale sporo wie o okolicy i wszystkim, co dobra. W niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak, tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie, odwiedzę Cedrica i dam ci znać. Znajdziesz mnie w karczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. Tja. Zajebiście po prostu. To sobie teraz pogadamy z kupcami na nabrzeżu. Przydałoby się tak pogadać troszeczkę.
Oni pewnie mają tą swoją dość dużą wiedzę na ten temat. Przydałoby się tak na tak na przyszłość. Zachowuj się, Wiedźminie. Okej, to chyba będzie tutaj. Jest. Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden, trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają. Wow, wow, spokojnie. Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektu. Spokojnie, za mną będzie. Mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? No właśnie. Właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. A może podwoić stawkę? Teraz pracujemy we dwójkę, więc zapłata powinna być podwójna. Chyba żartujesz. Nie żartuję. A więc znak ARD czy groźba? Ja nigdy nie żartuję. Dobra. A, udało się. Będziecie zadowoleni. Umowa stoi. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam. A skąd mam wiedzieć? Pewnie ten elf chędożony Cedric. Aha. Podobno wie sporo o bestiach. Gdzie go What znajdę? The hell? We wsi, o co, jakieś już ataki? Armagedony na nas lecą. Dwa, czy gdzie? Jest. Okej. Zachowuj się, wiedźminie. No ciszej, strażniku. Czekaj, no. Oj, mamy sporo zadań. Dobra, co by tu teraz zrobić? Keiran. Chwileczkę, może jakieś inne rzeczy. Udaj się do legowiska trolla. Zlecenie na Endriagi. Kartacza zniszczy wszystkie wejście do tuneli Nekerów. A dobra, zrobimy sobie jeszcze zadanie z Nekerami. Wyniszczymy wszystkie gniazdka Nekerów. Jakie tylko oczywiście są możliwe do zniszczenia. I nie wiem, zakończymy odcinek, bo nie chcę mi się tego przedłużać, naprawdę. Nie chcę też czego robić na siłę i nie chcę długich odcinków, wolę takie po 20 parę minut. Ostatnio były po 30, ale o tylko dlatego, że wciągało mnie, teraz jakoś niezbyt. Ale około 20 minut powinno starczyć. O, kto to? Gdzie byłeś? Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric? Nie pakuj się w to. A dlaczego? Kupcy dają za zabicie potwora dobre pieniądze. Pieniądze nie są najważniejsze. Są najważniejsze! Co się przydają? Nie ufam jej. Shili? O. Dlaczego? Shila to potężna czarodziejka. Niebezpiecznie być jej wrogiem, ale jeszcze gorzej. Przyjacielem. No to już wiem, że jej nie lubisz. Jakieś konkrety? Po prostu cię ostrzegam. A konkrety? Chętnie jednak dowiem się czegoś od niej. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie, ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. A co mnie to obchodzi? Nie, ja chcę jeszcze zapolować na Nekery. Daj mi tą kurde szansę. Zapolujmy na Nekery, potem możemy rozmawiać. Chwileczkę, mamy te nasze kartacze. O, mamy mniejszy mutagen siły. A, nie ma kartaczy. No to mamy problem. A to wiecie co? Może jak się wybierzemy do tego Cedrica. No jak nie mamy kartaczy, to nie będziemy kombinować zbytnio. Jest Keiran, okej. Oczywiście od razu nie pójdziemy, może za parę odcinków dopiero wykonamy tą misję z Keiranem. Po prostu wiecie, chcę dociekliwie się dowiedzieć o nim więcej, poznać tego elfa, dziada elfa. Imbelk, niedługo minie pełny rok. Kto to Imbelk? Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimie. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się. Ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Wafail? No, na razie, wodź mi stąd. O Boże, ale mi się gałka zakręciła. To ty jesteś Cedric? Tak, pewnie pyta? Tak. Geralt z Rivii. Wiedźmin i... Triss Merigold.
Pięknie pachnie. Te komplementy, kurde, z dala tak. ode mnie. Czego i od chcesz, Geralcie z Rivii? Czekaj. Najpierw to chcę z tobą pohandlować, bo wiem, że masz kartacze. Tak czuję przynajmniej. Nie masz kartaczy? Pożoga, szarpacz. Masz kartacze jednak. O ty, skubańku. Chwileczkę, może coś od ciebie sprzedam. O, tylko za 5 orenów? A to trudno, sprzedam i tak. Samum. No coś muszę sprzedać, bo inaczej będzie lipa, no. Szukamy. Ale tu chyba w sumie wszystko będzie potrzebne. O, zęby Neckera możemy sprzedać. O, i żeśmy trochę zarobili. Szpony Neckera. Serce Neckera zostawiłbym, bo się przyda. Z tego co pamiętam, to chyba z nich można robić jakieś miksturki. Oczy Neckera. A sprzedajmy to. Przestęp. Mózg utopca przyda się pewnie. Kamień żywiołów. Tak, szukam dociekle. Może się coś znajdzie jeszcze. Nie ma. Dobra, to ja dalej będę kupował od ciebie te kartacze. Dziękuję. Dobra, jeszcze porozmawiamy tak do końca. Chcę zabić Kajrana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz nie wiem. No dlaczego jest nie jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Aha. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Znajdziesz zniszczony most Enseed. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Aha, dobra. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? No właśnie. Za dużo portala. Ej, no ja też się chcę tepnąć. Nie! Tyż ma to. Dobra, zakończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 7 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Jeszcze sobie zapiszę. Dziękuję. I trzymajcie się. Na razie. Yo!